Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Witajcie na kanale Złym. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o tajemniczym zniknięciu młodej kobiety, do którego doszło 7 marca 2018 roku w Worthing w południowej Anglii. Niestety wiele jest niejasności dotyczących tego zdarzenia, ale oczywiście postaram się przedstawić tę historię w jak najbardziej przejrzysty sposób. Nie przedłużając, zapraszam. Georgina Garcella urodziła się 29 października 1987 roku w Trypolisie w Libii. Miała trzy siostry, jedną starszą i dwie młodsze bliźniaczki. Oczywiście nie w momencie narodzin, te dwie bliźniaczki doszły nieco później. Rodzina Garcella postanowiła przeprowadzić się do Wielkiej Brytanii w 1997 roku, kiedy Georgina miała 10 lat. Andrea, matka Georginy, wielokrotnie odwiedzała z dziewczynkami Anglię, gdzie spędzały wakacje. Pani Garcella później podkreślała, że w jej rodzinie panowało liberalne podejście do wielu rzeczy, a jej córki były zapoznane z kulturą i zwyczajami panującymi w Wielkiej Brytanii. W każdym razie nie była im ona obca. Jakie dokładnie były powody podjęcia decyzji o zmianie miejsca zamieszkania, tego można się jedynie domyślać. Prawdopodobnie chodziło o możliwości, jakie Zjednoczone Królestwo dawało dzieciom Andrei, a także luźne podejście do pewnych spraw, w tym religii. Nie znaczy to oczywiście, że rodzina Garcella nie była religijna. Wręcz przeciwnie. Pani Andrea z dziećmi zamieszkała w Worthing, ponad 100-tysięcznym mieście w hrabstwie West Sussex w południowej Anglii. Oczywiście nieważne, jak bardzo dziewczynki były zapoznane z miejscową kulturą, szok kulturowy zawsze jakiś ma miejsce. W tym przypadku nie było inaczej. W podstawówce Georgina radziła sobie bardzo dobrze, natomiast w gimnazjum zaczęła być pod większym wpływem swoich rówieśników. Dziewczyna zmagała się z bulimią, także miała dość spory problem z nadużywaniem alkoholu, a także eksperymentowała z lekkimi narkotykami. Nie było to oczywiście mile widziane przez matkę, Andreę, ale nie była ona surowa dla swojej córki, wręcz przeciwnie. Starała się jej pomóc jak tylko mogła, ponieważ rozumiała, że prawdopodobnie jednym z powodów, jeśli nie głównym powodem takiego stanu rzeczy, może być to, że dziewczyna po prostu stara się odnaleźć swoje miejsce w tym nowym dla niej świecie. Wiadomo, że nie wywierała z tego tytułu na Georginie jakiejś niepotrzebnej presji. Siostra Georginy opisała ją jako towarzyską dziewczynę, ale zamkniętą w sobie. Z zewnątrz wesołą, energiczną, ale w środku pełną lęków społecznych i niepewną siebie. Poza tym Georgina została opisana przez swoją rodzinę jako pozytywną, kreatywną i trochę rozmarzoną osobę. Andrea wspominała, że jej córka zawsze była bardzo ufna wobec ludzi, a co za tym idzie też była dość naiwna. To w połączeniu z jej doświadczeniami z paleniem marihuany czy nadużywaniem alkoholu w okresie dojrzewania, w czasach gdy była nastolatką, miało sprawić, że według Andrei Georgina była dziewczyną wrażliwą na skrzywdzenie. Wielokrotnie to też później podnosiła. Świetnie komunikowała się w języku angielskim, znała też język arabski, natomiast w stopniu komunikatywnym posługiwała się nim głównie w kontaktach z rodziną, a także najbliższymi znajomymi. W trakcie nauki w szkole średniej Georgina poznała chłopaka, z którym się związała. Para nie wzięła ślubu, ale razem zamieszkała. Urodziła im się dwójka dzieci, jedno w 2010 roku, a drugie dwa lata później. Dziewczyna pracowała w wielu miejscach, głównie były to stanowiska biurowe, zawody związane z administracją, ale w dniu swojego zaginięcia była bezrobotna. Nie posiadam informacji z jakiego powodu, czy sama odeszła z pracy, czy też było to czymś spowodowane. Nie potrafię także podać z całą pewnością, przez jaki czas nie posiadała zatrudnienia. Niemniej, w momencie omawianych wydarzeń, Georgina była bezrobotna i jest to informacja, którą należy mieć na uwadze, zajmując się tą sprawą. Na 10 dni przed omawianym zdarzeniem Georgina odeszła od swojego chłopaka. Ponownie, brak tu informacji na temat przyczyn takiego stanu rzeczy. Wiadomo jednak, że bardzo ubolewała nad tym faktem. Dzieci zostały z ojcem, natomiast weekendy miała spędzać z Georginą, która po rozstaniu wprowadziła się do swojej matki. 7 marca 2018 roku rano Georgina szykowała się do wyjścia. Miała w planach kilka rzeczy do zrobienia. Planowała odwiedzić Job Center, czyli Urząd Pracy, w celu oczywiście próby znalezienia zatrudnienia
lub też złożenie odpowiednich dokumentów, dzięki którym otrzymałaby wsparcie finansowe. Wcześniej chciała jednak wstąpić do pobliskiego sklepu w celu dokonania zakupu karty SIM, czy też dokonania naprawy telefonu. Ten element został także podany w sposób niejasny. Wiadomo, że komórka Georginy nie działała właściwie, czy też według niektórych źródeł była wręcz popsuta. Andrea miała poznać plany córki przy wspólnym śniadaniu, czy też według innej wersji wychodząc do pracy, mijając Georginę, która układała sobie w tym czasie włosy. Matka dziewczyny znalazła jeden ze swoich starych telefonów, który dała córce, aby ta mogła pozostać z nią w kontakcie do czasu rozwiązania jej problemu ze swoją komórką. W dalszym ciągu jednak Georgina musiała nabyć kartę SIM do telefonu, który dała jej Andrea. Między godziną 9.30 a 10.00 Georgina widziana była w sklepie Clifton Food and Wine przy Clifton Road, niecały kilometr od domu Andrei, gdzie w tym czasie nocowała zaginiona. Policja dotarła do nagrań z monitoringu z tego sklepu. Na nagraniu widnieje inna godzina. Godzina wejścia Georginy do tego sklepu na materiale z kamery sklepowej to 10.49. Opuściła go o 10.55, a więc po 6 minutach. Jednak z tego, co ustaliła policja w trakcie swoich czynności, to fakt, że zaginiona była widziana w tym miejscu wcześniej, pomiędzy 9.30 a 10.00 rano. Z czego to wynika? Nie zostało to podane do publicznej wiadomości. Możliwe, że osoba odpowiedzialna za prowadzenie tego sklepu, z którego pochodziło nagranie, nie przywiązała uwagi do elementu, jakim był inny czas pojawiający się podczas nagrania. Podczas swojej wizyty w tym lokalu Georgina wydaje się wesoła, rozmawia ze sprzedawcą, pokazuje mu telefon, wyraźnie zadając mu pytanie odnośnie problemu, z jakim do niego przyszła. Ten sprzedawca przygląda się telefonowi. Z rozmowy przeprowadzonej później z tym mężczyzną wiadomo, że ten poradził kobiecie udanie się do centrum handlowego, gdzie mogłaby rozwiązać swój problem. Oczywiście, jeżeli chodziłoby tylko o zakupienie karty SIM, można byłoby to rozwiązać na miejscu. Jednak widocznie sytuacja z tym telefonem komórkowym była na tyle skomplikowana, że wymagała ona jednak jakiejś innej czynności, której nie można było dokonać przy pomocy osoby przebywającej w ten czas w sklepie. Bardzo możliwe, że sprzedawca po krótkiej inspekcji sprzętu rozpoznał problem i poradził Georginie lepsze rozwiązanie. Niemniej, jak wiadomo teraz już, z tego właśnie powodu z kobietą później nie można było nawiązać żadnego kontaktu, o czym oczywiście na tamten czas rodzina osoby poszukiwanej nie wiedziała. Po wyjściu z tego sklepu Georgina udała się w kierunku centrum miasta, gdzie miała złożyć wizytę w urzędzie pracy. Od tego czasu nikt jej nie widział. Wieczorem Andrea nie znalazła córki w mieszkaniu, choć umawiały się, że spędzą wspólnie ten czas. Nie przejęła się tym jednak zbytnio, ponieważ uznała, że Georgina po zrobieniu tego, co miała, udała się do jednej ze swoich koleżanek lub do swojego byłego partnera. Co prawda byli świeżo po rozstaniu, ale dwójka dzieci przebywała u ojca, a Georgina była bardzo związana ze swoimi dziećmi, a ponadto bardzo źle przeżywała to rozejście i miała w planach, z tego co wiemy, popracować nad tym, aby powrócić do swojego byłego chłopaka. Mimo rozstania para nadal była w kontakcie ze sobą, nadal dobrze się dogadywała i też właśnie w ten sposób matka Georginy, Andrea, tłumaczyła na początku możliwe zniknięcie czy też nieobecność swojej córki, a konkretnie tym, że ta starała się naprawić relacje ze swoim byłym chłopakiem. Mimo to następnego dnia wysłała jej wiadomość, widząc, że ta dalej nie zjawiła się u niej w domu, za pośrednictwem aplikacji Messenger. Kobieta wiedziała, że jej córka, nawet jeśli zmieni kartę SIM, a właściwie przede wszystkim dlatego, że zmieni kartę SIM, może mieć inny numer telefonu, ale nadal będzie możliwe skontaktowanie się z nią za pomocą aplikacji internetowej. Zaczęło ją trochę martwić, że nie dostaje od niej żadnej odpowiedzi zwrotnej, ponieważ ich relacja była bardzo dobra i zdarzało się wcześniej, że Georgina wydzwaniała do swojej matki nawet w samym środku nocy, by poradzić się jej, gdy ta miała jakiś problem. A tu mamy taką sytuację, gdzie Andrea nie tylko nie dostała żadnej informacji o ewentualnym udaniu się, by spędzić jakiś czas w odosobnieniu czy w innym miejscu, ale też nie było żadnej odpowiedzi na wiadomości wysyłane przez matkę. Niemniej,
Kobieta postanowiła w dalszym ciągu się nie denerwować, nie reagować. Andrea tłumaczyła to w ten sposób, że prawdopodobnie jej córka potrzebuje trochę czasu dla siebie. Być może spędza go z jedną ze swoich znajomych w celu ogarnięcia pewnych spraw. Jednak dni mijały, a dokładnie 4 dni później Andrea otrzymała telefon od byłego partnera Georginy, który chciał z nią porozmawiać. Chciał porozmawiać ze swoją byłą dziewczyną. Oboje się bardzo zdziwili, ponieważ no, zarówno Andrea myślała, że Georgina jest z tym, że chłopakiem, a chłopak myślał, że jego była dziewczyna jest u swojej matki. Od tego mężczyzny kobieta dowiedziała się, że Georgina była przez niego widziana na początku marca, około tydzień wcześniej. Inna sprawa, że tak jak powiedziałem, dzieci miały spędzać z Georginą, ze swoją matką, czas w weekendy, natomiast wtedy, kiedy jej były partner zadzwonił do domu, była niedziela 11 marca. W takim razie tak naprawdę jakiś kontakt czy też jakaś forma komunikacji powinna wystąpić wcześniej, z 2 dni wcześniej, w piątek, nie nastąpiła. Możliwe, że to było wyjątkowo zaplanowane, aby weekend jednak dzieci spędziły u ojca. Nie trafiłem do tych informacji, natomiast jest tutaj jedna z takich małych nieścisłości odnośnie całości. Nigdzie nie została wyraźnie jakoś zauważona przez nikogo, także wydaje mi się, że tutaj to miało charakter normalny, naturalny. Musiało to być w jakiś sposób zaplanowane. Po tym telefonie Andrea oczywiście nie czuła się zbyt komfortowo, natomiast w dalszym ciągu odrzucała od siebie myśl, że mogło zdać się coś złego. Podejrzewała, że jej córka najprawdopodobniej przebywa u jednego ze swoich znajomych, jednak tym razem postanowiła zadziałać. Zebrała dane o znajomych kobiety z jej profilu na Facebooku. Podzieliła je między siebie a pozostałe córki, po czym wszystkie zaczęły wysyłać wiadomości tekstowe za pomocą Messengera do tych znajomych. Wielu z nich w ogóle nie odpowiedziało na wiadomości, a ci, którzy odpisali, albo robili to w sposób zagadkowy, nie dając jednoznacznej odpowiedzi od razu, albo robili to po kilku dniach. W sobotę 17 marca Andrea, w dalszym ciągu nie mając jednoznacznej odpowiedzi od wielu z tych osób, obdzwoniła lokalne szpitale, podejrzewając, że skoro dziewczyna nie pojawiła się u swojego byłego partnera, ani nie jest u jednej lub jednego ze swoich znajomych, to musiało dojść do jakiegoś wypadku, który spowodował, że dziewczyna nie jest w stanie się porozumieć ze swoją rodziną. I dopiero wtedy, kiedy okazało się, że w żadnym z tych szpitali nie widziano kobiety, która miałaby opis pasujący do Georginy lub też takie dane osobowe, Andrea postanowiła zgłosić zaginięcie córki 17 marca, to jest 10 dni po zaginięciu dziewczyny. Jest oczywiście pytanie, dlaczego nie skierowano się na policję od razu po telefonie byłego partnera 11 marca? Czyli 4 dni po zniknięciu Georginy, co i tak dla wielu osób może wydawać się późno, ale no na pewno nie aż tak jak 10 dni. Cóż, Andrea tłumaczyła to później w wielu wywiadach, że po skontaktowaniu się z osobami z list znajomych na Facebooku dawano im 2 lub 3 dni na odpowiedź. Nikt nie zakładał nawet, że stało się coś poważnego. Poza tym wcześniej zdarzało się, że Georgina znikała na pewien czas, więc nie było to coś aż tak niezwykłego w tym przypadku. Można przypuszczać, że naturalnie po zjawieniu się matki na lokalnym komisariacie, która twierdzi, że jej córka zaginęła, ponieważ nie daje znaku życia od 10 dni, funkcjonariusze, którzy odbierają takie zgłoszenie, potraktują sprawę jak najbardziej poważnie. Jednak w tym przypadku stało się trochę inaczej. Policjanci uspokoili kobietę, powiedzieli jej, że tak naprawdę nie ma się czym przejmować. Nie jestem pewien, czy wiedzieli o tym od Andrei, że wcześniej Georgina znikała, natomiast wiadomo, że ci uspokoili ją, powiedzieli, że Georgina ma 30 lat, jest dorosłą kobietą i ma prawo zniknąć i nikomu o tym nic nie mówić. Nie było widać specjalnie zainteresowania podejmowaniem jakichkolwiek działań, natomiast jakieś te działania były podjęte. Wiadomo, że policja zgłosiła się do banku, prosząc o informacje na temat działalności na rachunku bankowym zaginionej kobiety. To nie była informacja, którą można było pozyskać od tak. To był proces, który był stosunkowo czasochłonny. W międzyczasie udało im się dotrzeć do nagrania z kamery monitoringu ze sklepu przy Clifton Road, o którym już wcześniej wspomniałem. 2 tygodnie od zgłoszenia sprawy na policję i ponad 3 tygodnie od zniknięcia dziewczyny,
Sprawa zaczęła wyglądać bardzo poważnie, ponieważ policja otrzymała informację z banku, że karta Georginy, a także rachunek bankowy Georginy nie był używany od czasu jej zniknięcia. Już w tym czasie rodzina Gersela zaczęła mieć sporo pretensji do służb, które według rodziny tej niewłaściwie podeszły do tematu, tracąc zbyt wiele czasu na uspokajanie i niepodejmowanie właściwych kroków. Jedna z córek Andrei, siostra Georginy, miała nawet napisać skargę w tym czasie dotyczącą zaniedbań popełnionych w trakcie pierwszych 3 tygodni od zniknięcia Georginy. Oczywiście ta skarga nie została na początku potraktowana także zbyt poważnie, ponieważ organy śledcze zauważyły, że pozyskiwanie odpowiednich informacji z banku to proces, który zajmuje wiele dni. Ponadto matka sama odczekała okres 10 dni, nim pojawiła się z informacją o tym, że prawdopodobnie jej córka zniknęła. Sama więc dała w pewien sposób powody, aby sądzić, że tak długi czas, kiedy kobieta nie daje znaku życia, nie jest czymś niezwykłym w tym wypadku. Te 10 dni, no czas, który był zawarty w 3 tygodniach braku działania policji, na który rodzina Gersela się skarżyła. Ustalono, że sygnał z jej telefonu, to jest z telefonu Georginy, został przechwycony po raz ostatni na krótko przed godziną 12 w okolicach miejsca jej zamieszkania, czyli domu Andrei. Przyjrzano listę kontaktów Georginy, telefony, które w ostatnim czasie wykonywała i w ten sposób dotarto do pewnego mężczyzny, który na początku nie chciał przyznać się do tego, aby kiedykolwiek komunikował się z zaginioną. Oczywiście spowodowało to, że stał się podejrzanym. Policja udała się do mieszkania tego osobnika, gdzie zatrzymano 2 osoby i od razu tym 2 osobom postawiono zarzut zabójstwa. Andrea bardzo się zdziwiła, ponieważ na początku policja podchodziła do tego bardzo sceptycznie i niemalże od razu po zatrzymaniu pierwszych osób, które mogłyby mieć jakkolwiek powiązane z tą zagadką, postawiono im aż tak poważny zarzut. Trochę ją to też przeraziło i szybko okazało się, że faktycznie zatrzymany mężczyzna rozmawiał z Georginą, tłumaczył po tym, jak już przyznał, że faktycznie znał kobietę, tłumaczył, że zaproponował jej wynajęcie mieszkania w Brighton, które zresztą znajduje się zaledwie kilkanaście kilometrów od Worthing. Ukrywał się z tym, ponieważ, jak się okazało, drugim mężczyzną, który został zatrzymany w jego mieszkaniu, była osoba nieposiadająca prawa pobytu w Wielkiej Brytanii. Osoba ta otrzymywała schronienie od tego osobnika, który miał oferować mieszkanie do wynajęcia Georginie. I to był tak naprawdę powód, dla którego na początku nie chciał się w ogóle przyznawać policji do jakiegokolwiek kontaktu z kobietą. Po wieści dogonania obaj panowie zatrzymani zostali wypuszczeni na wolność w 2 dni później i już nie wiązano ich w żaden sposób z tym, do czego doszło. A między marcem a wrześniem 2018 roku śledczy dotarli aż do 3 osób, które twierdziły, że widziały Georginę z 2 mężczyznami w dniu jej zaginięcia. Pierwszy świadek podał, że widział kobietę pasującą opisowi Georginy z 2 osobami przed sklepem Tesco kilka metrów od lokalu, w którym widziana była po raz ostatni. Miała mieć to miejsce w godzinach wieczornych między 19 a 20, a w sklepie przy Clinton Road, jak wiemy, Georgina była widziana około godziny 9:30 rano. Zgodnie z opisem sytuacji, kobieta ta miała być pod wpływem swoich towarzyszy. Wyglądało to, jakby wykonywała ich polecenia. W niedługim czasie policja uznała jednak tę relację za niewiarygodną, ponieważ nie znalazła innych osób, które potwierdziłyby to miało miejsce i nie podążyła dalej tym tropem. To jest dość ciekawe, ponieważ mniej więcej w tym samym czasie kobieta miała być widziana przez inną osobę z 2 mężczyznami, którzy mieli wyglądać groźnie. Ich opis pasował do opisu podanego we wcześniejszej relacji. Czas i miejsce były podobne. Miało to być przy Clifton Road, niedaleko obu sklepów, w godzinach także wieczornych. Tak więc mamy tutaj kolejne osoby podające podobne informacje, które mogłyby potwierdzić, że faktycznie tutaj należałoby w tym okresie i w tej przestrzeni skupić, a jednak policja w obu przypadkach uznaje informacje za nieprawdziwe i podaje, że ma do czynienia z zbyt małą liczbą świadków, aby podążyć dalej tym tropem. Ostatnia z informacji z tych 3 osób pojawiła się w okolicach września, to jest kilka miesięcy po zniknięciu dziewczyny. Albo też dopiero wtedy została ujawniona przez policję i dotyczyła ona oczywiście dnia, w którym Georgina zaginęła. Świadek zeznał, że widział kobietę, która przypomniała Georginę z opisu, który został podany. Widział ją w późnych godzinach wieczornych, z 2 groźnie wyglądającymi mężczyznami, czyli opis bardzo podobny do 2 pozostałych. Tym razem jednak miało mieć to miejsce na
Broadwater Bridge, czyli ulicy mostu znajdującego się stosunkowo niedaleko od sklepu, w którym była widziana po raz ostatni i w okolicach którego miała być widziana przez pozostałych świadków. Ponownie jeden z mężczyzn miał trzymać kobietę za rękę, wyraźnie wbrew jej woli. Po rozmowie ze śledczymi osoba ta, która zgłosiła się z tą informacją, stwierdziła jednak, że jest niepewna co do daty tego, co widziała, ponieważ nie była pewna, czy miało to miejsce mieć w 2018 czy 2017 roku. I tak naprawdę nie wiadomo oficjalnie z jakich powodów. Cóż, może oficjalnie wiadomo, natomiast to są powody takie, jakie były podane przy wcześniejszych relacjach. Natomiast tak naprawdę nie wiadomo z jakich powodów policja nie podjęła tego tropu, mimo iż tutaj pojawiło się więcej osób, które faktycznie uważały, że akurat właśnie tego dnia konkretnie widziały one osobę przypominającą zaginioną Georgine Garsala właśnie na Broadwater Bridge z w różnych relacjach dwoma lub kilkoma osobami, które wyraźnie nie wyglądały na miłe osoby, które wyraźnie wyglądały na takie, które wymuszały na swojej towarzyszce wykonywanie jakichś tam działań, podążanie za nimi i robienie tego, co sobie te groźnie wyglądające osoby życzyły. Odnośnie właśnie tego, jak policja podchodziła do tych wszystkich relacji, a odnośnie tego, w jaki sposób policja reagowała na różnego rodzaju sygnały, rodzina cały czas to nagłaśniała i miała dość sporo pretensji. Wielokrotnie też pisała zarówno Andrea, jak i jej córki, siostry zaginionej, zażalenia w związku z tym nie tylko zresztą do policji, ale także do władz miasta, a także nawet powstały petycje, o których zresztą za chwilę wspomnę, oraz listy otwarte kierowane m.in. do przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jednak wiele to pożytku nie przyniosło, co zresztą też rodzina miała ku temu pewne przypuszczenia, o których też za chwileczkę wspomnę. W marcu 2019 roku Andrea wystosowała prośbę do Urzędu Miasta właśnie, a także do policji o przeszukanie terenu po Teville Gate, kilkupoziomowym parkingu samochodowym, którego wyburzenie rozpoczęło się 5 marca 2018 roku, na dwa dni przed zaginięciem Georginy. A wyburzenie to zakończyło się dopiero w czerwcu tego samego roku, więc były to prace dość rozległe, dość skomplikowane. Nie wiem, na jakim etapie po dwóch dniach przy tak długim okresie całości ta rozbiórka mogła być, natomiast Andrea podejrzewała, że jej córka mogła zostać ukryta gdzieś na terenie tego obiektu i w taki sposób, że podczas prowadzenia tych prac mogło dojść do przysypania jej ciała. Po spojrzeniu na mapę możemy faktycznie zauważyć, że lokalizacja, która obecnie jest placem budowlanym, choć nie jestem pewien, czy już nie zakończyły się prace, czy nie zakończyła się budowa apartamentów, które miały powstać na miejscu Teville's Gate, ale te obiekty, które były w ten czas wyburzane, które znajdują się przy Broadmoor Bridge, to jest dokładnie ta sama ulica, to w tym miejscu zaczyna się ten wiadukt, gdzie kilku świadków miało widzieć kobietę w obecności dwóch lub kilku groźnie wyglądających mężczyzn. Oczywiście, jak wiemy, relacje te później zostały zdementowane przez śledczych i to było powodem, dla których policja postanowiła nie prowadzić działań poszukiwawczych na terenie rozbieranego parkingu wielopoziomowego. Według oficjalnej opinii policji nie było żadnych przesłanek, aby rozpocząć tego typu działania. Izzet Sheikh, przepraszam bardzo, jeśli imię i nazwisko zostało wymienione w sposób niewłaściwy, prezes zarządu firmy Mosaic GI, która jest, podejrzewam, że w dalszym ciągu, a była wtedy w posiadaniu terenu po Teville Gate, wyraził w ten czas chęć współpracy z policją z West Sussex, jeśli ta postanowiłaby wejść na obszar działki w celu przeszukania jej. Przypominam, że miało to miejsce w pierwszej połowie 2019 roku, także nie wiem, czy budowa nowych obiektów się już rozpoczęła. W tamtym czasie jednak plan był w trakcie oczekiwania na zatwierdzenie i zdecydowanie nie było żadnych przeszkód, przynajmniej ze strony właściciela terenu, aby poprowadzić prace poszukiwawcze, choćby za pomocą wyszkolonych specjalnie psów. Prośba o dokonanie odpowiednich czynności na terenie po dawnym parkingu została jednak oddalona, mimo chęci współpracy prywatnego właściciela terenu. Policja z West Sussex stwierdziła, że przeszukano już wiele nieruchomości i jest gotowa do podjęcia działań na innych terenach, jeżeli istnieje oczywiście podejrzenie znalezienia jakichkolwiek śladów, mogących wyjaśnić tajemnicę zaginięcia Georginy, ale w przypadku obszaru po Teville Gate nie widzi takiej potrzeby. Oficer śledczy Simon Dunn przekazał, że nie istnieją przesłanki, które mogłyby sugerować potrzebę przeszukania działki. Według niego niemożliwe było, aby 30-letnia kobieta przedostała się przez
ogrodzenie, które okalało plac rozbiórki. W odpowiedzi na to w kwietniu matka poszukiwanej, 57-letnia Andrea, włamała się na teren po Tevil Gate, przechodząc przez ten płot, który według policji miał być przeszkodą nie do pokonania dla Georginy i tym samym podstawą do odmowy przeprowadzenia prac poszukiwawczych na tym obszarze. Tym samym udowodniła, że istnieją podstawy do rozpoczęcia w tamtym miejscu akcji służb. Jednak nie wpłynęło to na zmianę decyzji ani Urzędu Miasta, ani policji. W związku z tym Andrea rozpoczęła petycję na stronie change.org, gdzie zbierała podpisy, choć wydaje mi się, że w dalszym ciągu jest możliwe złożenie odpowiedniego podpisu. W razie do petycji link znajdziecie pod filmem, gdzie zbierała podpisy mające na celu wpłynąć na zmianę decyzji w tej sprawie. W sierpniu 2019 roku wpłynęły 3 nowe informacje w tej sprawie. Andrea przyznała, że regularnie otrzymuje wiadomości, które sugerowały, że Georgina została zabita przez członków gangu w związku z długami, jakie miały powstać po niezapłaceniu za narkotyki, w które się u nich zaopatrywała. Śledczy zainteresowali się tym, jednak z tego co mi wiadomo, nie dotarli oni do osób, które były odpowiedzialne za wysyłanie tych treści do matki zaginionej. Było tak między innymi dlatego, ponieważ Andrea kryła osoby, które wysyłały te wiadomości. Robiła tak, ponieważ uważała, że nie robią one tego w sposób złośliwy, że te osoby nie są zainteresowane współpracą ze służbami w trosce o własne bezpieczeństwo. Jednocześnie zaznaczyła, że według jej wiedzy Georgina nie zażywała żadnych twardych substancji. Co prawda miała epizody w przeszłości palenia marihuany czy też nadużywania alkoholu, ale nic poza tym. Według kobiety wiedziałaby ona o tym, gdyby coś się niewłaściwego działo z jej córką, ponieważ miała naprawdę bardzo dobrą więź i świetny kontakt i o wszystkim Georgina miała mówić swojej matce. Natomiast czy jest to dobry powód, aby sądzić, że faktycznie ta nie korzystała z usług u osób, które później mogły jej zagrozić? To jest coś, z czym trudno dyskutować. Dobrze wiemy, że w pewnym wieku rodzice niekoniecznie wszystko muszą o nas wiedzieć. Z drugiej strony mówimy tu o 30-letniej kobiecie, która już miała 2 dzieci i starała się sobie jakoś poukładać to życie. Z tego co wiadomo, od dłuższego czasu nie miała żadnych problemów z alkoholem. Nie korzystała też od pewnego czasu, oficjalnie przynajmniej, z żadnych innych używek, no ale jak wiadomo, miała problemy w swoim związku, które zakończyły się ostatecznie rozstaniem na krótko przed jej zaginięciem. Czy z tego powodu nie powróciłaby do starych, złych nawyków w taki sposób, aby nikt z jej bliskich tego nie wiedział? Tu można zadać sobie to pytanie. Drugą nowością z tego roku, z tego miesiąca, był list z żądaniem okupu, który został wysłany na e-mail policji z West Sussex. Według autorów tej wiadomości przetrzymywali oni Georginę przez rok, ale stwierdzili, że nie jest ona już im potrzebna, dlatego zaoferowali możliwość wykupienia jej. Osoby, które napisały ten list, dały czas, nie jestem do końca pewien, ile tego czasu dali. Dali czas do zastanowienia się, twierdząc, że jeżeli w tym okresie nie otrzymają żądanych pieniędzy, po prostu się pozbędą Georginy. Policja bardzo szybko zareagowała, odkryła, że wiadomość ta została wysłana z Republiki Południowej Afryki i nie była niestety w stanie dotrzeć do konkretnych jednostek, które stały za wysłaniem tego e-maila, natomiast uznano, że niemożliwe było, aby kobieta została przewieziona z Anglii do Republiki Południowej Afryki, dlatego uznano to za głupi żart i nie podążono tym tropem dalej. Dlaczego nikt nie stwierdził, że możliwe, że kobieta, która zaginęła, była przechowywana w Anglii i być może nadal jest, a osoba odpowiedzialna za to może przybywać obecnie za granicą? Być może pomyślano w ten sposób też o tym, ale prawdopodobnie uznano to za bardzo mało wiarygodną, prawdopodobną wersję. W każdym razie, jak wiadomo, po wyjaśnieniu tego, że wiadomość ta została nadesłana z tak daleka, porzucono ten trop. W połowie sierpnia 2019 roku policja ujawniła nagranie z monitoringu pokazujące kobietę przechodzącą ulicą Chapel Road, która przypomina Georginę. Widać, że towarzyszy jej niezidentyfikowana do dziś kobieta. Teraz należy w ogóle zwrócić uwagę na temat pojawienia się tego nagrania. Po pierwsze, to jest 1,5 roku po zniknięciu kobiety. Jak wiadomo, nagrania nadpisują się. Jest to okres 2 tygodni, 3, czasami 4 tygodni, w zależności od ustawień. Natomiast te nagrania nie zachowują się, więc pytanie powstaje, w jaki sposób policja w ogóle dotarła po tak długim czasie do nagrania? Czy ona dysponowała tym nagraniem, ale z jakiegoś powodu wcześniej z tego nagrania nie korzystała, czy też nie miała pojęcia o tym, że jest ono wartościowe dla tej sprawy? To pytanie powstaje tak naprawdę nie bez powodu, ponieważ, jak wiemy, to jest dopiero drugie nagranie po
półtorarocznym okresie poszukiwań, którym policja dysponuje, a mówimy tutaj o miejscowości no, niemałej, bo ponad 100-tysięcznej, o centrum miasta, o środku dnia. Co prawda była to godzina 10, natomiast no, wiadomo, że później ta dziewczyna musiała się gdzieś przemieszczać. Było w ciągu dnia, tak? Mamy tutaj kamery monitoringu miejskiego, mamy tutaj kamery monitoringu z obiektów posesji prywatnych. Policja tak naprawdę dysponuje na ten czas tylko dwoma nagraniami. Odnośnie tego, jak działa monitoring miejski, to jest osobna historia. Co prawda Anglia słynie z tego, że jest tych kamer bardzo dużo, natomiast faktem jest, że wiele z tych kamer funkcjonuje na zasadzie atrap, straszaków. One nie są włączone. Wiem, ponieważ miałem w przeszłości taką sytuację, kiedy osoba, z którą współpracowałem, została okradziona, został jej skradziony samochód. Stało się to w miejscu bocznej uliczce, ale bocznej uliczce dochodzącej do głównej ulicy miasta. I to było też miejsce, gdzie znajdowało się bardzo wiele pubów, znajdowały się dwa kluby. Było to miejsce, przy którym znajdował się akademik. Wiadomo było o tym, że jest tam kilka kamer monitoringu miejskiego, natomiast po zgłoszeniu się i po poinformowaniu policji dowiedział się on, że te kamery nie działały w tamtym czasie. Także to jest też może nie mit, że Anglia jest bardzo ładnie obstawiona kamerami i że one, wiadomo, dużo rejestrują, bo faktycznie tak jest. Natomiast nie wszystkie kamery, które są faktycznie umiejscowione w różnych miejscach, muszą w danym momencie działać. Inna sprawa, że no, jeżeli mówimy o środku miasta, no to pewne kamery nie będą działały, ale jednak część z nich będzie funkcjonowała. A tutaj nie dysponujemy żadnym nagraniem, co jest bardzo zagadkowe. Inna sprawa to są kamery monitoringu z różnego rodzaju obiektów, które przecież wokół się znajdowały. Sklepy, galerie handlowe, a także inne lokale. To tak naprawdę zostanie wyjaśnione za chwileczkę, ponieważ do tego jeszcze dojdziemy. Natomiast tutaj się pojawia lampka, w jaki sposób policja była w stanie zdobyć nagranie w 18 miesięcy później. Albo dlaczego dopiero wtedy postanowiono wykorzystać nagranie, do którego już wcześniej dotarła. Natomiast jeżeli skupimy się już na samym nagraniu, możemy zauważyć, że istnieją pewne różnice pomiędzy zdjęciem z monitoringu z sklepu z godziny 9:30, a tym tutaj nagraniem. W jednym nagraniu poszukiwana ma dwie siatki, a w drugim tak naprawdę nie ma żadnej. Jej towarzyszka niesie siatki i jedna z nich przypomina nawet siatkę, którą zaginiona miała w sklepie. Natomiast druga zupełnie kolorem nie przypomina jej, ponieważ w jednym przypadku mamy siatkę pomarańczową, a w drugim ta siatka ma kolor raczej różowy. Oczywiście siatki mogą zostać użyte, wyrzucone, zamienione. To nie jest aż taki duży problem. Natomiast jest to coś, na co wydaje mi się, że warto byłoby zwrócić uwagę. Drugą rzeczą, która jest już nieco bardziej rzucająca pewne pytania, jest kwestia ubioru Georginy, a konkretnie jej butów. Buty są zupełnie innego koloru na tych dwóch nagraniach. Oczywiście możliwe, że jest to efekt, który spowodowany został naświetleniem, tym, że pod innym kątem są te kamery, wiadomo, jest pewien większy dystans, no ten kolor delikatnie mógłby się różnić, natomiast tutaj wydaje mi się, że różnica jest zbyt duża, by tłumaczyć to w ten sposób. W sklepie były one wyraźnie czarne, natomiast tuż są w tym drugim nagraniu takie brązowe, nie wiem, może beżowe. No na pewno nie jest to kolor czarny. Jeżeli zatrzymamy sobie w odpowiednim miejscu to nagranie, postaram się to zrobić i zrobić zdjęcie, aby to było dobrze widać. Widzimy, że ten kolor obuwia jest podobny lub wręcz taki sam jak kolor kurtki osoby, która przypomina Georginę. Wydaje mi się, że aż tak duża różnica nie mogłaby wyniknąć tylko i wyłącznie z powodu innego kąta lub dystansu, z jakiego to nagranie zostało wykonane. Jeżeli to jest Georgina, pytanie, dlaczego miałaby mieć inne obuwie, skąd te inne buty. Oczywiście mogła pójść zrobić zakupy, ale nie ma żadnych informacji o tym, aby poprzednie buty w jakiś sposób nadawały się do wymiany. Matka nie wiedziała o planach córki odnośnie dokonania zakupu nowego obuwia, a jak wiadomo od jakiegoś czasu była osobą bezrobotną, więc tego typu zakup, jeżeli nie byłby naprawdę potrzebny, raczej nie zostałby dokonany. No jest to naprawdę dość zagadkowy element. Wydaje mi się, że o ile siatki faktycznie można było zamienić, wymienić, wyrzucić, czy cokolwiek z nimi zrobić, wymiana bądź zamiana obuwia jest tutaj czymś zupełnie mniej oczywistym. Kolejnym elementem, który pojawia się przy przypatrywaniu się temu nagraniu, to fakt, że nagranie pochodzi z 7 marca 2018 roku, czyli tego dnia, kiedy oczywiście Georgina zaginęła, z okolic godziny 16. Chapel Road znajduje się w centrum w okolicy, do której Georgina zmierzała.
Natomiast no, jest to dystans niewielki pomiędzy miejscem, w którym Georgina była widziana po raz ostatni, a także miejscem, w którym to nagranie zostało wykonane, a jednak czasowo jest to ponad 6 godzin różnicy, ponieważ nagranie pochodzi z godziny 4. Co mogło się dziać z kobietą przez tak długi czas? Oczywiście to samo pytanie można sobie zadać w przypadku wcześniejszych zeznań, które twierdziły, że kobieta była widziana niedaleko sklepu przy Tesco, czy że na tej samej ulicy, czy na Broadwater Bridge, czyli tych wszystkich miejscach, które są stosunkowo niedaleko sklepu, gdzie po raz ostatni widziano Georginę. Tam było to, ta różnica czasu była jeszcze większa, bo to było ponad 10 godzin nawet, ale mimo wszystko pytanie, gdzie mogła się znajdować przez tak długi czas, przez te 6, 8, 10 godzin. To musiała gdzieś przebywać, jeżeli przebywała gdzieś w centrum miasta. Przez tyle czasu mogło być naprawdę dużo nagrań z nią, które, jak się później okaże, no nie chcę wyprzedzać faktów, mogły zostać podjęte, jednak tak się nie stało. Dystans pomiędzy miejscami to jest około kilometr. Oczywiście pytanie, co się działo, może to zostać także wytłumaczone tym, że wsiadła do jakiegoś samochodu, że gdzieś pojechała w jakimś miejscu u kogoś znajomego lub osoby, z którą miała umówione spotkanie, a Andrea o tym nie wiedziała, przebywała. Ale ponownie, jeśli wsiadła do samochodu w centrum miasta, musiało to być przy jakiejś ruchliwej ulicy, ponieważ jak spojrzymy, tam są same takie ruchliwe uliczki, jak spojrzymy sobie na mapę, to jest centrum Worthing, ponad 100-tysięcznego miasta. No to też powinno chyba zostać przez kogoś bądź przez coś w jakiś sposób zauważone. Wiadomo, że gdyby wsiadała do takiego samochodu, najprawdopodobniej zrobiłaby to z własnej nieprzymuszonej woli, ponieważ w takim miejscu, w tym czasie, gdyby ktoś przymuszał kogoś do wejścia do samochodu, wciągnął do samochodu, to byłoby raczej zauważone bądź usłyszane. Kolejnym elementem, chyba na raz pierwszym, który się nasuwa, jest tak naprawdę to, kim jest ta kobieta, która jest widziana z osobą przypominającą Georginę. I tutaj tak naprawdę jest to coś, co, tak jak powiedziałem, nasuwa się samo, natomiast odpowiedź jest najkrótsza z możliwych. Niestety policja nie była w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiadomo do dziś. Powstały oczywiście apele, w których policja, służby starały się zgłosić do tej kobiety, aby ta przyszła, pojawiła się na jednym z komisariatów, wyjaśniła, czy ta osoba, której towarzyszy, to faktycznie jest Georgina, kim ona jest. Nikt taki się nie pojawił. Do dziś nie wiadomo tak naprawdę, czy osoba na tym nagraniu to jest Georgina, co jest bardzo prawdopodobne, biorąc pod uwagę naprawdę duże podobieństwo do Georginy i tego, jak wyglądała tego dnia. Natomiast tak naprawdę do dziś nie wiadomo na ten temat nic. To nagranie jest jedną wielką zagadką. W dalszym ciągu się pojawia w wielu miejscach. Nie odnaleziono żadnej odpowiedzi z tych pytań, które zadałem odnośnie właśnie tego nagrania. Oczywiście Andrea miała sporo pretensji odnośnie tego, w jaki sposób policja postąpiła z nagraniami w ogóle. Miała pytania odnośnie tego, dlaczego upubliczniono ten materiał dopiero w sierpniu 2019 roku, półtora roku po zaginięciu jej córki. Tak naprawdę przyznała ona, że to nagranie, fakt, że się pojawiło coś w tej sprawie, nie napawało ją żadnym optymizmem, ponieważ sugerowało to po prostu, jak wiele zaniedbań zostało poczynionych, a nie dawało szansę na to, że pojawią się jakieś nowe informacje. Przez bardzo długi czas pani Garsala prosiła różnego rodzaju instytucje, a także służby, Urząd Miasta, aby przeprowadzić rekonstrukcję wydarzeń z udziałem aktorki, a także zespołu filmowego i aby tą rekonstrukcję upublicznić, ponieważ wielu osobom możliwe, że w ten sposób przypomniałoby się coś, gdyby zobaczyli coś, co widzieli, ale wtedy oczywiście nie wiedzieli, że może mieć to jakieś znaczenie. Ponieważ nie udało jej się doprosić, w grudniu 2019 roku rodzina Garsala, pani Andrea, postanowiła przeprowadzić ją we własnym zakresie. W tym celu zatrudniono aktorkę Donię Dirani, przepraszam, jeżeli źle wymówiłem. Ta aktorka wcieliła się w rolę Georginy, także zatrudniono zawodową ekipę. Skontaktowano się także z dziennikarzami, byłymi śledczymi, którzy pracowali nad różnymi sprawami w celu opracowania nad tym materiałem na filmie, który postaram się za chwileczkę zamieścić. Możemy zauważyć, jak wygląda droga Georginy z jej domu do sklepu, w którym była widziana po raz ostatni, 7 marca 2018 roku. Mniej więcej w tym samym czasie Andrea wystosowała apel do ministra spraw wewnętrznych i policji Sussex w celu przeprowadzenia czynności sprawdzających, czy działania służb były prawidłowe. W związku z tym powstała kolejna petycja, która szybko uzbierała odpowiednią liczbę podpisów. Teraz wymienię pytania, które padły w tej petycji i w miarę jak będę wymieniał te pytania, będę także się odnosił do nich. Pytanie pierwsze. Dlaczego policja skupiła się tylko na okolicy sklepu, w którym Georgina była widziana po raz ostatni przez pierwsze 18 miesięcy poszukiwań?
aż służby wykazały swoje błędy, publikując w sierpniu 2019 roku nowe nagranie Georginy w centrum miasta z niezidentyfikowaną kobietą. Tak naprawdę, co policja konkretnie robiła, to tego nie wiemy. Być może rodzina osoby poszukiwanej ma większą wiedzę na temat tego, co policja robiła. Natomiast nie jesteśmy do końca w stanie powiedzieć, że policja nie skupiała się na innych obszarach. Podobno przeszukiwano inne tereny. Tak tłumaczono to, kiedy wyjaśniono, dlaczego się nie chce policja zdobyć na przeszukanie terenu po Tevil Gate. Tego nie wiemy. Natomiast faktycznie materiał, który pochodzi z tego sklepu, wiadomo, że na pewno w tym rejonie policja się skupiła i była niechętna raczej, aby brać na poważnie informacje o ewentualnym widzeniu zaginionej w rejonach oddalonych od tego sklepu, gdzie była widziana po raz ostatni. Pytanie drugie. Jakie działania podjęła policja z Sussex, aby odnaleźć kobietę z nagrania? I podjęto działania, które z reguły się podejmuje w takich sytuacjach, to znaczy wystosowano apel, aby osoba, która rozpoznaje się na tym materiale, się zgłosiła i wyjaśniła tę sytuację. Tak się działo przy wielu sprawach. Czy można było zrobić więcej? Prawdopodobnie tak. Czy zrobiono? Tego nie wiemy. Kolejne pytanie. Dlaczego policja nie zrealizowała próśb rodziny o przeprowadzenie rekonstrukcji wydarzeń, rekonstrukcji, która została ostatecznie wykonana prywatnie przez rodzinę Garsala? Tak, rodzina wykonała tę rekonstrukcję. Wiadomo, że ona prosiła przez bardzo długi czas różne instytucje i urzędy o to, aby ją przeprowadzić. Czy ona powinna zostać zrealizowana? Cóż, nie jest to coś dziwnego. Takie rzeczy miały miejsce już w przypadku spraw z Bible Johnem. Możemy zauważyć, że takie coś miało miejsce. Szkocka policja w ten czas po śmierci Jemimy MacDonald przebrała jedną z policjantek dokładnie taki strój, jaki Jemima miała na sobie i kilka dni po jej śmierci policjantka ta przespacerowała się od The Barrowlands Barum do Bridgerton, dzielnicy, w której mieszkała zmarła kobieta, mając nadzieję, że ktoś zauważy to i sobie przypomni jakieś szczegóły. Takie rzeczy się działy, takie rzeczy nie były totalnie odrealnione, natomiast z drugiej strony nie jest to też coś, co się odbywa zawsze. Do tego, jak podejrzewam, muszą być jakieś przesłanki. Możliwe, że tu były takie przesłanki. Dlaczego policja tego nie zrobiła? No cóż, z pewnością wiązało się to z kosztami. Czy to było konieczne? Niekoniecznie. Kolejne pytanie. Dlaczego policja nie współpracowała z mediami w celu nagłośnienia informacji o trwających poszukiwaniach zaginionej Georginy? Dlaczego nie współpracowała? Z tego, co wiem, po tym jak poczytałem trochę o tym, policja współpracowała. Efektem tego między innymi było pojawienie się informacji, a także materiału o zaginięciu Georginy w programie Crime Watch. Tam też policja podawała pewne informacje, dane, prosiła o więcej tych różnego rodzaju informacji, relacji. Wiem, że się w różnych gazetach pojawiały artykuły związane z tym zdarzeniem. Czy można było zrobić więcej? Prawdopodobnie tak, ale myślę, że zawsze tak można powiedzieć. Nie jestem niestety w stanie powiedzieć, czy policja faktycznie starała się w jakiś sposób unikać tego kontaktu, ale też można byłoby to zrozumieć. Nie wszystkie informacje na pewno służby chciały przekazać publicznie, ponieważ mogłoby to wpłynąć na rozwój śledztwa. My do końca nigdy nie będziemy wiedzieli, jakimi informacjami policja prowadząca poszukiwania dysponuje. I to już od funkcjonariuszy zajmujących się tymi działaniami zależy ocena materiałów, którymi dysponują i to, czym należy się podzielić. Tutaj poszedłbym do tego pytania z pewną dozą, z pewnym odpowiednim dystansem. Kolejne pytanie. Dlaczego po 22 miesiącach od zaginięcia Georginy policja nie pozyskała dostępu do konta Facebook zaginionej? Nie wiem, czy tak się stało, czy tak się nie stało. Wiadomo, że policja pozyskała dostęp do kontaktów w telefonie i w ten sposób dotarła m.in. do tego mężczyzny, który miał zaoferować Georginie wynajem mieszkania w Brighton. Czy nie zdobyli oni dostępu do konta na Facebooku? Jest to faktycznie coś, co mogłoby wpłynąć bardzo na rozwój sprawy, rozwój śledztwa. Oczywiście mówimy tutaj przede wszystkim o wiadomościach. Nie dysponując informacjami na temat wiadomości z Facebooka, no to mogłoby naprawdę bardzo wiele nowych dróg pootwierać. Cóż, poza tym, że to byłoby bardzo wartościowe źródło informacji, to chyba nie należy tutaj niczego dodawać. Jeżeli policja w dalszym ciągu nie pozyskała odpowiednich możliwości, aby mieć dostęp do tego konta, no to jest no, zagadkowe. I ostatnie pytanie, które padło w petycji, pytanie dotyczące nieużycia specjalistycznego sprzętu, psów poszukiwawczych, czy braku działań w okolicy nabrzeża, czy we wcześniej wspomnianym placu rozbiórki po Tevil Gate. No, specjalistyczny sprzęt i psy poszukiwawcze to tutaj przede wszystkim wiąże się to z terenem po Tevil Gate, którego w ogóle nie przeszukano. Jakie są powody, no to już zostało podane. Było to związane z tym, że po pierwsze policja uważała, że
kobieta nie przeskoczyłaby przez płot, który jednak, jak się okazało, można pokonać bez problemu. Ponadto uznano, że nie ma żadnych podstaw, aby wejść na ten teren. Czy nie dokonano żadnych działań na terenie nabrzeża? To nie jest do końca prawda, ponieważ krótko po zaginięciu Georginy odnaleziono ciało, między innymi właśnie wskutek działań prowadzonych w okolicy nabrzeża. Bardzo szybko okazało się, że to ciało nie należy nawet do kobiety, należy do mężczyzny. Nie jest to Georgina. W każdym razie jakieś działania wiem, że były prowadzone. Czy one były prowadzone w sposób dostateczny, czy niewłaściwy? Tego nie wiem. Natomiast faktycznie można podejrzewać, że kiedy ktoś w okolicy wybrzeża ginie bez śladu, może faktycznie skończyć w wodzie. Z tego, co też wyczytałem w źródłach, rodzina zaginionej uważała, prawdopodobnie w dalszym ciągu też uważa, że błędy w śledztwie zostały popełnione z powodu niewłaściwego postępowania, które z kolei miałoby wynikać z rasizmu, który panował, nie wiem czy dalej panuje, może, według rodzin ofiary. Zostało to oczywiście zdementowane dokładnie we wrześniu 2020 roku, czyli w tym roku. Jednocześnie policja przyznała się do popełnienia aż 27 błędów, poniekąd odpowiadając na pytania zawarte w tej petycji. 27 błędów, które mogły wpłynąć na efekty poszukiwań kobiety. Pełna lista przewinień nie została upubliczniona, została ona natomiast przekazana rodzinie Garsala. Nie będę oczywiście czytał też całego oświadczenia ze września 2020 roku, które zostało wystosowane przez policję, ale przytoczę pewne jego fragmenty. Pełny przegląd dochodzenia prowadzonego przez policję z Sussex w sprawie zaginięcia Georginy Garsala został przeprowadzony przez zespół przeglądu dochodzeniowego w hrabstwie Surrey i Sussex, a jego wyniki i zlecenia zostały przekazane rodzinie Garsala. Przegląd wykazał, że chociaż początkowe prace były proporcjonalne i śledztwo rozwijało się właściwie z podjętymi odpowiednimi działaniami, stracono cenne szanse w jednym aspekcie. Czynności skupione wokół sprawdzenia nagrań z kamer nie porównywały ich z nowymi informacjami, część nagrań nie została zabezpieczona, część nagrań, która została zebrana, nie została przebadana we właściwym czasie. Oznacza to, że część nagrań potencjalnie nie została zabezpieczona lub nie zapoznano się z nimi we właściwym czasie, przez co zostały one utracone dla śledztwa. Nie można z całą pewnością stwierdzić, czy spowodowało to wymierną różnicę w postępie dochodzenia. Koniec cytatu, czy też przytaczania tego oświadczenia. Wiadomo więc, że tych nagrań było więcej, co zresztą było rzeczą, którą łatwo było się domyślić. W dość dużej miejscowości, w ciągu dnia, w centrum tej miejscowości, niemożliwe, aby tych nagrań nie było wcale. Nikt nie jest w stanie się tak po prostu rozpłynąć w powietrzu, prawda? Było więcej tych nagrań, te nagrania prawdopodobnie znalazły się w posiadaniu organów śledczych, natomiast, tak jak wynika z tego oświadczenia, z tych zapisków, nie zostały one odpowiednio zabezpieczone. Zostały one utracone na zawsze. Oczywiście ostatnie zdanie przytoczone z tego świadczenia stara się minimalizować poczucie krzywdy przez sugerowanie, że no, to, że były nagrania, nie znaczy, że one posiadały jakieś informacje, natomiast no, dobrze wiemy, że sam fakt popełnienia takich zaniechań w nierozwiązanej sprawie po prostu boli i powoduje, że człowiek zaczyna się zastanawiać nad tym, co było gdyby. Jednocześnie policja odmówiła wskazania konkretnych osób odpowiedzialnych za zaniedbania, co sprawia trochę wrażenie, tak jakby naprawdę nic się nie stało, to znaczy, okej, zrobiliśmy coś nie tak, ale nie będziemy nikogo karać, więc tak naprawdę no, chyba nie wyciągnęliśmy żadnych wniosków z tego. Tak można to odczytać. Nie chcę teraz być czepialskim, ale tak mi się wydaje. We wrześniu tego roku, to jest w tym samym czasie, kiedy właśnie policja wystosowała to oświadczenie, pojawiła się też nowa informacja o płatności w wysokości 7 funtów 99 pensów, która została pobrana w lipcu tego roku przez sklep PlayStation z karty Georginy. Opłata została dokonana na konto, które wcześniej należało do Georginy. Rodzina stara się wymusić od firmy Sony informacje na temat tego rachunku. Możliwe, że była to wpłata automatyczna, ale jeżeli tak, to potwierdziłoby tylko zaniechania i zaniedbania policji, która wcześniej powinna była zauważyć taką aktywność na karcie płatniczej zaginionej. A w innym przypadku, jeżeli to nie była automatyczna płatność, należy się spodziewać w niedługim czasie przełomu, a może i wyjaśnienia tej zagadki, ponieważ kto po ponad 2 latach od zaginięcia kobiety dokonał z jej konta na jej konto płatności. Przewidziano nagrodę dla osoby, która udzieliłaby cennych informacji w sprawie zaginionej w wysokości 10 tysięcy funtów. Mówiąc o tej sprawie, nie można nie wspomnieć o zaangażowaniu Andrei w poszukiwaniach swojej córki. Dostępne są liczne wywiady, które zostały udzielone w radio, w telewizji. Część z nich znajdziecie w materiałach
które wykorzystałem jako materiały źródłowe do opracowania tego filmu. Działa także strona na Facebooku, a także strona internetowa. Linki do obu także znajdziecie pod tym nagraniem. Oczywiście wiele błędów zostało popełnionych przez policję, no, trzeba to wyraźnie powiedzieć. I z tych powodów tak naprawdę nie przejdziemy do tego, do czego z reguły się przechodzi na tym etapie, to znaczy do tego, co ewentualnie mogło się wydarzyć. No, nie będziemy tak naprawdę mogli powiedzieć, co prawdopodobnie stało się. Trudno się czymkolwiek sugerować. Zostało tak wiele tych błędów popełnionych, tak wiele informacji zostało utraconych, że wszystko mogło się wydarzyć, a skoro wszystko mogło się wydarzyć, nie widzę sensu, aby w ogóle podejmować tego tematu. Mogło dojść do faktycznie śmierci z powodu jakichś długów, tak jak to zostało sugerowane w wiadomościach wysyłanych do Andrei. Georgina mogła opuścić rodzinę pod ciężarem sytuacji, w jakiej się znalazła. No, powiedzmy sobie szczerze, rozstanie, prawdopodobnie wcześniejsza utrata pracy, ponieważ ciężko powiedzieć, co się stało, ale no była bezrobotna, więc to nie była raczej sytuacja, która była korzystna dla niej. Wiadomo, że szukała tego mieszkania w Brighton, co też nie musiało zaraz oznaczać jakieś ucieczki, ale jednak, z tego co wiadomo, Andrea nie wiedziała o tym, żeby Georgina poszukiwała nowego lokum. Mogło się stać naprawdę wiele rzeczy. Policja oczywiście sugeruje, że tutaj mogło dojść także do porwania, handlu ludźmi, no ale tutaj temat jest bardzo szeroko otwarty, ponieważ, no, tak jak powiedziałem, wiele błędów popełniono. Nie dysponujemy praktycznie żadnymi informacjami, które mogłyby nas nakierować. Sugerowanie odpowiedzi na pytanie, gdzie jest Georgina, co się z nią stało, jest naprawdę trudne. I tak naprawdę to wszystko, co mam dla was. Mam nadzieję, że już za tydzień usłyszymy się z nowym materiałem. Tymczasem ja wam bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Hej!